Cześć, z tej strony Joanna Sarwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, o który często dostaję zapytania, czy to w Keto Q&A, czy od moich podopiecznych, czy w komentarzach, o tym, jakie produkty przerywają post, a jakie tego nie robią. Bo wydaje mi się, że bardzo jest dużo zagmatwanych informacji, a tak naprawdę jest to dość proste i chcę właśnie zwrócić dzisiaj Waszą uwagę na takie dwa tory, którymi i dwie drogi, którymi możemy właśnie patrzeć na post i sobie to wszystko dopasowywać i wybierać jakby. Zapraszam na odcinek. Z definicji post oznacza brak jedzenia, czyli brak przyjmowania jakichkolwiek kalorii z pożywienia. Dlatego też są produkty, które oczywiście tego postu nie będą przerywać i są to te produkty, które mają zero kalorii. Woda ma zero kalorii, więc tego postu raczej nam nie przerwie. Herbaty, takie jak zielona, czy czarna, czy kawa, też tych kalorii nie mają. Problematyczne u niektórych osób mogą być herbaty owocowe, tam z cząstkami owoców, gdzie rzeczywiście możemy wtedy wypić trochę fruktozy, i gdzieś tam można powiedzieć, że tam jest troszkę tych kalorii. Natomiast właśnie to odnosi się do też drugiego aspektu postu, który moim zdaniem jest bardzo ważny. Czyli z jednej strony mamy zerową kaloryczność, a z drugiej strony mamy to, że podczas postu nie przyjmujemy produktów, które podnoszą nam poziom glikemii, poziom glukozy czy insuliny. Chodzi o to, żeby nie spożywać niczego, co nam te poziomy mogłoby podnieść. I tutaj właśnie u niektórych osób herbata owocowa z jakimiś kawałkami owoców może tą reakcję glikemiczną spowodować. Ale też nie u wszystkich, bo jeżeli to są bardzo małe ilości, to też uważam, że nie powinniśmy tutaj popadać w jakieś totalne skrajności. Dlatego też, jeżeli mówimy o takich napojach, które ogólnie nie są kaloryczne, to to powinno być ok. Tak samo stevia, jeżeli ktoś na przykład słodzi, kawę sobie stevią, dla większości osób powinna być w porządku i nie powinna nas wyrzucać z ketozy. Natomiast już erytrol czy ksylitol raczej będzie nas wyrzucał, przepraszam, nie z ketozy, tylko z postu, bo to są alkohole cukrowe, więc tutaj może rzeczywiście erytrol bardziej wyrzucać z postu niż stevia, także stevia będzie bezpieczniejszym słodzikiem, jeżeli w ogóle decydujemy się na używanie słodzików. Ale też popatrzmy na to w ten sposób, że jakaś bardzo niewielka ilość kalorii, jeżeli to tam, będzie 5 kilokalorii, to też raczej tak bardzo tego naszego postu nie zaburzy, więc to wszystko zależy od tego, jak bardzo restrykcyjni chcemy w tym być. Bo na przykład ocet jabłkowy też ma jakieś mikrokalorie, tam 1 kilokalorię może, więc ktoś, kto jest taki stricte zero kalorii, to powie, nie możesz pić octu jabłkowego, bo to przerywa post. Ale z drugiej strony, ja Wam nieraz o tym mówiłam, że ocet jabłkowy ma takie działanie, że wręcz nam podnosi tą autofagię, poprawia stan ketozy, podnosi ketozę w organizmie. Dlatego ta 1 czy 2 kilokalorie, które na przykład możemy mieć z octu jabłkowego, to jest nic w porównaniu z korzystnym działaniem tego octu, który możemy uzyskać. Tak samo może być na przykład z łyżeczką, soku z cytryny, którą sobie dodamy do tej wody, żeby podnieść sobie kwasowość w żołądku, czy po prostu, bo nam bardziej taka woda smakuje. Znowu, to jest jakieś po prostu mikroilość. Tak samo ta mikroilość może występować w niektórych suplementach i ja w filmie dotyczącym właśnie tego, co kiedy suplementować, mówiłam też o tym, które suplementy na czczo, które mogą przerwać post, które nie. I tak jak na przykład takie suplementy, czy jakieś około treningówki, takie jak białko, odżywki białkowe, oczywiście, że nam ten post przerywają, to na przykład, jak popatrzymy sobie na kolagen, to on teoretycznie też jest, też są to aminokwasy i może ten post przerwać. Ale jeżeli tego jest bardzo mało, to znowu, ilość ma tutaj znaczenie. Jeżeli mówimy o kreatynie, ona też raczej nie będzie nas wybijać z postu, ale już właśnie jakieś BCAA, aminokwasy rozgałęzione mogą nas z tego postu wybijać.
Natomiast jeżeli patrzymy sobie na produkty, które te kalorie mają, czyli wszelkiego rodzaju, na przykład jeżeli jesteśmy na keto, no to tutaj będziemy patrzeć pod kątem tłuszczów, czyli kawa z olejem MCT czy kawa kuloodporna, tam jest około kilkuset kilokalorii, więc tak, pod kątem tej autofagii rzeczywiście przerwie nam to post, no bo dostarczymy sobie pożywienia, dostarczymy sobie kalorii. Mniej więcej jedna łyżka tłuszczu to jest około 100 kilokalorii, więc to przerywa post. Ale teraz popatrzmy sobie na tą drugą stronę, czyli tutaj tak przerywa post, no bo zaburzamy autofagię, bo wprowadzamy kalorie, wprowadzamy pokarm, ale z drugiej strony zazwyczaj właśnie tłuszcze są tym, co w ogóle nie powoduje nam skoku glikemii, czyli nie podnosi nam ani insuliny, ani glukozy. I jeżeli mówimy o takim poście jakby od strony trochę osób, które są na keto, czyli zależy im na tym, żeby właśnie być w ketozie, żeby pogłębiać ten stan ketozy, żeby robić IF tak zwane, czyli te posty okresowe, to w takim przypadku nawet te kalorie z tłuszczu pod kątem jakby utrzymania stanu mocniejszej ketozy będą w porządku. Z definicji przerywa to post, ale jeżeli mówimy o właśnie takim poście, no nie chcę powiedzieć poście ketogenicznym, ale możemy sobie taką nazwę, w sumie takie nazewnictwo przyjąć, czyli post bardziej, gdzie mamy niewielkie ilości tłuszczu, to nie wpływa nam to glikemię. Co nam może to dawać? Może nam to właśnie zwiększać stan ketozy, może nam to pomagać w redukcji wagi, mimo że dostarczamy sobie kalorii, bo właśnie wchodzimy w stan ketozy, bo obniżamy stany zapalne, bo dostarczamy sobie zupełnie innego paliwa, czyli ciał ketonowych i jakby na nich bazujemy, a nie na glukozie. I w takim wypadku taki post tłuszczowy jest okej, czyli na przykład właśnie olej MCT, czy niektórzy piją na przykład rosół. Wiadomo, że rosół ma kalorie, tłusty rosół to już w ogóle, ale jeżeli robimy taki post na rosole, to też ma swoje korzyści i o tym jakby należy pamiętać, że właśnie pod kątem jakby nie wyrzucania glukozy do góry, nie wyrzucania insuliny, są produkty, które będą miały kalorie, ale jakby ja uważam, że osoba na przykład, która sobie lubi wypić rano taką kawę z niewielką ilością na przykład białka w postaci kolagenu i łyżką oleju MCT, tak, wybija to z tej autofagii takiej stricte z postu, ale może to być całkiem fajne rozwiązanie, jeżeli na przykład nie masz czasu na pełnowartościowe śniadanie, to taka niewielka ilość tej energii z tłuszczu i z dobrego białka, które też będzie jakby istotne tutaj dla naszych hormonów, będzie jak najbardziej w porządku. Także te dwie rzeczy chcę po prostu, żebyście sobie zapamiętali, że post z jednej strony ograniczenie totalne kalorii, ale z drugiej strony właśnie wpływ na poziom naszej glikemii i na czym Tobie zależy. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo osoby, które są w stanie ketozy albo osoby, które praktykują IF, zazwyczaj z tego tytułu już osiągają bardzo wiele korzyści związanych właśnie z tą autofagią, czyli z tym oczyszczaniem się organizmu z różnego rodzaju złogów, z niepotrzebnych struktur w naszych komórkach. I samo jak bycie w stanie ketozy czy praktykowanie postów okresowych już sprawia, że jakby jesteś na przykład na tym samym poziomie, co ktoś, kto tam robi 24 godziny postu i nic w tym czasie nie je. Czyli ta autofagia również zachodzi, będąc w ketozie, dlatego jakby nie... Niektórzy specjaliści, którzy naprawdę są w tym, zjedli na tym zęby i mają dużo większe doświadczenie niż ja, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, mówią, że jeżeli jesteś na keto, to nie musisz się aż tak bardzo skupiać na tej autofagii, na tym, żeby tam nic nie jeść przez taki, a nie inny okres czasu, bo i tak te korzyści dla organizmu są. Tyle w temacie postów. Ja wiem, że nie omówiłam Wam wszystkich produktów, ale też nie o to mi w tym chodziło, bo mam nadzieję, że jakby dałam Wam taką ścieżkę, według której sami możecie ocenić, czy dany produkt będzie dla Was okej, czy wypicie danej rzeczy będzie dla Was okej, czy nie, bo to naprawdę jest indywidualna sprawa w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Dajcie proszę znać w komentarzu, jak u Was wygląda właśnie kwestia postów, czy stosujecie IF, czy nie. Podzielcie się swoim doświadczeniem, a jeżeli oczywiście macie jeszcze jakieś pytania odnośnie konkretów,
to dajcie znać, bo będziemy w kolejnych Q&A'ach, Keto Q&A'ach w piątki na pewno rozwiewać dalsze wątpliwości, bo one mogą się pojawić i warto pytać i się tutaj nawzajem edukować. Dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!